Stowarzyszenie Onko Lubuszanki, Fundacja Zdrowojna Sportowa oraz Szkoła Policjalna Kosinus w Gorzowie Wielkopolskim połączyły siły i zapraszają na pierwsze wydarzenie Razem po Zdrowie. Będzie to konferencja Miasteczko Zdrowia oraz bieg. Spotykamy się w niedzielę od godziny 10:00. Będzie czekało na Państwa Miasteczko Zdrowia, gdzie będą czekali na Państwa specjaliści. Będzie można zrobić przeróżne badania. Będzie można skonsultować się z dietetykami, z fizjoterapeutami. Będzie można zbadać słuch. Będzie można skorzystać z porad psychoterapeutów. Będzie można spróbować przeróżnych lokalnych zdrowych żywności. Również wypróbować lokalne, naturalne kosmetyki, a nawet przymierzyć naturalne peruki. Więc o godzinie 10:00 zapraszamy przed Filharmonią. O godzinie 11:00 rozpoczynamy główną konferencję w głównej sali, w głównej auli Filharmonii. Czeka na Państwa pięciu prelegentów, którzy będą opowiadali m.in. o wpływie snu na nasze zdrowie, o wpływie aktywności fizycznej, o naturalnych kosmetykach, o ubezpieczeniu, jak ważne jest ubezpieczenie, oraz o zdrowiu psychicznym. Po konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, również ze specjalistami, podczas którego porozmawiamy o zdrowiu psychicznym w chorobach onkologicznych. Zachęcamy do udziału czynnego wszystkich uczestników, ponieważ będzie można zadawać pytania naszym specjalistom i chcemy, żeby ten panel był przede wszystkim rozmową. I o godzinie 15:00 idziemy wszyscy przed Filharmonię i przed Filharmonią będziemy biegli. Będzie to bieg rekreacyjny, dystans około 3 km. Można biec, można się przejść z kijkami, bez kijków. Wygrywa w tym biegu każdy, więc chodzi tutaj przede wszystkim o profilaktykę zdrowia, o profilaktykę onkologiczną. Czekają na naszych biegaczy, chodziarzy, przepiękne medale oraz pakiety startowe. Nie ma ograniczenia wiekowego. Nawet dostałam telefon ostatnio od taty, czy 4-latek może z nami, czy może przebiec przejście. Ja mówię, oczywiście, że tak, wystarczy się zapisać. Zostało ostatnie 15 miejsc, więc zachęcam do zapisów jak najbardziej. Nie ma ograniczeń wiekowych. Wydarzenie jest dostępne dla każdego. Będzie również strefa dla najmłodszych. Będziemy mogli porysować, zrobić różne rzeczy z makramy, z kwiatków, więc będą gry i zabawy, więc zachęcamy wszystkich od najmłodszych do najstarszych tak naprawdę, żeby skorzystać. I najważniejsze, wydarzenie jest otwarte i wydarzenie w całości jest bezpłatne. Dlatego my wychodzimy krok przed tym i dlatego hasłem przewodnim naszego wydarzenia jest właśnie profilaktyka zdrowia, profilaktyka onkologiczna i dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców i Gorzowa, i całego województwa i nie tylko, tak naprawdę zapraszamy wszystkich z Polski tutaj na wydarzenie, aby przyjść i za darmo się przebadać i aby być ten krok przed tak zwaną chorobą.